Polska jest krajem zasobnym w wody termalne i posiada istotny potencjał energetyczny. Najbardziej perspektywiczne obszary naszego kraju dla wykorzystania w geotermii to Nisz Polski, w szczególności rejon od Szczecina przez Poznań aż po Góry Świętokrzyskie. Kolejnym obszarem perspektywicznym dla geotermii w naszym kraju są Sudety. Warto jednak zaznaczyć, że jest to obszar jak do tej pory jednak słabo rozpoznany. Geotermia w Polsce swój początek miała jednak w Karpatach, na Podhalu. Niecka Podhalańska to obszar wyjątkowy dla geotermii i właśnie tam dzisiaj się udam. Jesteśmy w gminie Szaflary i to tutaj geotermia polska pisze swój nowy rozdział. 18 kwietnia 2023 roku rozpoczęto wiercenie tutaj najgłębszego odwiertu geotermalnego na świecie, który osiągnie po zakończeniu głębokość 7000 metrów. To jest wydarzenie absolutnie wyjątkowe i unikalne nie tylko w skali krajowej, ale również w skali światowej. I o tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiał z ekspertem w zakresie geotermii, panem doktorem Piotrem Długoszem, który jest również prezesem firmy ProInsol. Firma ta odpowiadała za projektowanie tego odwiertu, a także odpowiada za nadzór i dozór geologiczny. W tle widzimy urządzenie wiertnicze, które właśnie wierci otwór Bańska PGP4. Planowana głębokość tego odwiertu to jest 7000 metrów i na dzień dzisiejszy jest to najgłębszy odwiert geotermalny na świecie, jaki jest realizowany. Obecnie głębokość wiercenia to jest 2738 metrów. Został pobrany rdzeń i teraz nastąpi wiercenie świdrem na głębokość jeszcze około 100 metrów, aby pobrać kolejny rdzeń. Znajdujemy się teraz pod formacją Fliszu Podhalańskiego. Nawierciliśmy utwory wapienno-dolomityczne trasu środkowego i po przewierceniu całej mięszczości tych utworów zostaną wykonane testy, aby zbadać temperaturę i wydajność wód z tego zbiornika. To jest zbiornik w jednostce Białego Dunajca, który jest już eksploatowany przez geotermię podhalańską i z tego właśnie zbiornika są ogrzewani odbiorcy w miejscowościach od Szafla do Zakopanego. Natomiast w przeprowadzonych 4 lata temu badaniach sejsmicznych tutaj została wychwycona struktura leżąca poniżej tego głównego zbiornika wód termalnych na głębokości około 4,5-5 tysięcy. Również wydaje się, że są to utwory węglanowe triasu i to będzie następny krok do przebadania. Zostaną po wykonaniu testów na tym górnym odcinku zbiorniku zostanie on zarurowany, tak aby później można do niego wrócić i nastąpi wiercenie w kierunku przebadania tego dolnego zbiornika. Tam się spodziewamy temperatur powyżej 100-120 stopni. Jeżeli by rzeczywiście te parametry się potwierdziły i wydajność byłaby odpowiednia, można by myśleć o produkcji i prądu elektrycznego, i ciepła, czyli robić kogenerację z geotermii. I potem kolejny krok istotny to jest dowiercenie się do 7000 lub jeżeli wcześniej będzie podłoże krystaliczne i zbadanie tam, czy istnieją przesłanki do tego, aby tam tak samo była kumulacja wód termalnych, które można by eksploatować. Drugim moim dzisiejszym rozmówcą jest pan Rafał Szkaradziński, wójt gminy Szaflary. Lata temu powstał pomysł, aby geotermia nie tylko służyła od odwiertów, które są na terenie gminy Szaflary na południe, czyli na Zakopane, Poronin, Biały Dunajec, ale także powstał pomysł, abyśmy zasilili nasze domy na terenie gminy Szaflary oraz też pomogli miastu Nowy Targ w ogrzewaniu z źródłami najbardziej ekologicznymi, jakie są, pochodzącymi z odwiertu geotermalnych. Ostatnie lata dla polskiej geotermii to naprawdę bardzo dobry czas. Można powiedzieć, że najlepszy, jaki kiedykolwiek geotermia w polskiej historii miała. Rząd Rzeczpospolitej za pośrednictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera rozwój geotermii legislacyjnie i finansowo. Są też świadomi inwestorzy w postaci samorządów, które najlepiej rozumieją, że energia geotermalna to nie tylko czysta energia zapewniająca czyste powietrze, ale także rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy i wzrost zamożności mieszkańców. I są też eksperci z instytutów naukowych, takich jak Państwowy Instytut Geologiczny z Warszawy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa, czy też eksperci z uczelni, takich jak Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa. To właśnie eksperci dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, wskazując najlepsze lokalizacje,
do inwestowania w geotermię, jak to ma miejsce właśnie tutaj na Podhalu.